Zapraszamy Jolanta Michalak, malarstwo. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam podziękować za możliwość wystąpienia w tym miejscu i cieszę się, że widzę tak liczne grono, które tutaj jest razem ze mną. Bardzo zapraszam serdecznie na obejrzenie filmu, mojej sztuki, jak również artworku. Miłość jest największą wartością. Miłość jest największym dobrem. Miłość jest największym pięknem. Miłość jest twórcza. Moje emocje są pędzlem mojej sztuki. Kiedy maluję, kiedy czuję, kiedy odczuwam coś, co przeżywam, co po prostu mnie rozrywa, rozszarpuje moje serce, powstają obrazy bardzo kontrastowe, bardzo ciemne. Często jest to czerń, biel i czerwień. Kolory, które są bardzo mocne i które są odbiciem tego, co czuję. Ale tak jak w życiu, są momenty, kiedy dociera do nas coś bardzo pięknego. I ja to czuję, kiedy te obrazy są rzeczywiście łagodne. Są rzeczywiście bardzo subtelne i również są kontrasty, ale te kontrasty są zupełnie inne. To są bardzo żywe kolory, które są radosne, które się same z siebie śmieją, bo się ja sama śmieję. I wtedy jest ta sztuka inna. Dlatego mogę powiedzieć, że jest taka różnorodność w mojej sztuce i stąd się to bierze. Jolu, chciałam Ci wręczyć ten certyfikat. Jola, tak jak widzieliście tutaj, jest artystką, ale również artystką sekcji Młodzież Sztuką i Związku Polskich Artystów Plastyków. Będziemy mieć dzisiaj możliwość jeszcze zobaczyć prezentację drugiej artystki. Naprawdę warto śledzić tę grupę wszystkich młodych sztuką. Jolu, gratuluję. A teraz człowiek niezwykły, Aleksander Nawrocki. Zapraszamy. Aleksander Nawrocki jest przede wszystkim fantastycznym poetą, ale fantastycznych poetów to jeszcze paru istnieje na ziemi. Natomiast Aleksander, oprócz tego, że pisze świetne wiersze, jest też wydawcą, właścicielem wydawnictwa Ibis, które wydaje poezję, a także wydawcą miesięcznika Poezja Dzisiaj oraz organizatorem dwóch najważniejszych festiwali literackich w Polsce, Festiwalu Poezji Słowiańskiej i Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO. Aleksandrze, oddaję Ci głos i od razu uprzedzam, masz 10 minut. Dziękuję, myślę, że tyle nie trzeba. Króciutko, proszę Państwa. Wydawnictwo Ibis, redakcja Poezji Dzisiaj, którą można zakupić we wszystkich empikach w Polsce. Prenumerowana jest w świecie między innymi. Kiedy umierała Olga, sam Pan Bóg płakał. Słuchając modlitw płynących z ziemi, bezradnie rozkładał ręce. Olga, uśmiechnięta jak jabłoń przed burzą wiosenną, patrzyła ufnie w jeziora, zatopione oczy Pana i wysyłała SMS-y nadziei do pogodnego nieba. A Pan Bóg gładził jej włosy łzami rodziców, przyjaciół. Ja też kiedyś umarłem, a wy przyprowadziliście mnie życiu. Olgo, to ty pragniesz dzisiaj wnieść szczęście w mój zimny bezczas, w trwanie bez trwania. Lecz Olga nie słuchała. Ona chciała uwierzyć, że dla niej Pan stworzył łąki na zawsze i mewy nad wodami, szczęśliwy piasek dzieciom, a ciału namiętne noce i razem płakali objęci, Pan z krzyża zdjęty i Olga podążająca za nim jak we śnie z rozpaczą. Dziękuję.
bardzo miło poznać osobiście. Zapraszam. Zawsze. Bardzo dziękuję. Zapraszam kolejną osobę, która nazywa się Laura La Wasilewska. Mówię,
witaj serdecznie. Słyszałam o tobie, że jesteś fantastycznym tutaj przyjaciółką. A to właśnie kompozytor. I mówię, słuchaj, pytam prosto z mostu. Wiesz, robię taką prezentację, mam taką wielką przyjemność zaprezentować swoje prace na takim festiwalu, gdzie będzie wielu artystów, poetów. No i ona mi pisze, no dobrze, a jak który ci się utwór podobał na mojej stronie internetowej? Ja mówię, że twój konkretnie, twoja kompozycja, nie chodzi mi o to, że będąc pianistą odtwarzasz, czy interpretujesz Chopina, czy klasyków, tylko twoją konkretnie kompozycję. No i okazało się, że się zgodził. Ja byłam w szoku i właśnie ta kompozycja, która została tutaj podłożona jako podkład, to właśnie znalazła się z jego repertuaru. I to było jakieś niespełna kilka godzin temu, dlatego nie byłam pewna, czy film do końca się zgra i czy kompozycja dalej by się otworzyć. Czy on z tak daleka po prostu przyjedzie i będzie nam grał dzisiaj, wirtualnie. A co ja mogę powiedzieć tutaj, powiedzieć więcej? O, to światło. Mogę powiedzieć tyle, że oprócz własnej twórczości, czyli malarstwa, rysunku, jestem ponad jeszcze, mam przyjemność być od niedawna kuratorem wystaw, być kuratorem grupy Młodzi Sztuką. Właśnie tutaj była zaprezentowana Jała Michalak, czyli jedna z artystek, która należy do grupy. Grupa powstała w czerwcu 2012 roku. I na dzień dzisiejszy razem z Edytą Dziersz, która jest współtwórczynią razem ze mną Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, mamy ponad 80 artystów, niektórych tutaj widzę na sali i bardzo się cieszę. Natomiast z moich jeszcze takich działań, to też jestem współorganizatorem już czwartej edycji festiwalu Art Fresh w hotelu w Sheratonie, które odbywa się tylko raz w roku. Na koniec powiem, że mam tę przyjemność w tej chwili też pracując w biurze wystaw właśnie Związku Artystów Plastyków teraz przy realizacji wystawy pani Magdalena Abakanowicz. Więc, dziękuję. Dziękujemy. Ja jeszcze dodam dwa słowa o Laurze. Mam tę przyjemność, że ją znam od jakiegoś czasu i promuję, staram się wspierać jak mogę. Jest niezwykle utalentowaną malarką, to było widać. Jest doceniana naprawdę to, co wspomniała Agnieszka, czy Julek? Ty Agnieszko wspominałaś. To, co wspomniała Agnieszka, że Laurę rozrywają media, to jest prawda. Można ją zobaczyć, jak na żywo rysuje w Telewizji Polskiej podczas programu Pani Ferenc, gdzie rysuje celebrytów na żywo. Można ją usłyszeć w Radio Wnet, w Radio, w Polskiej Tygodniówce, Radia NIR FM. Można poczytać gdzieniegdzie recenzje dotyczące wystaw, czy sztuki właśnie napisane, czy przygotowane specjalnie przez Laurę. Naprawdę jest niezwykle utalentowaną i wartościową osobą. Laura, bardzo się cieszę na naszą współpracę i gratuluję. Ja chciałam serdecznie jeszcze z tego miejsca podziękować Agnieszce Nadstawnej i Juszowi za zaproszenie, że mogłam zaprezentować kawałek swojej twórczości. Dziękuję. No i my też bardzo dziękujemy za zaproszenie.